No, mój kłopot był taki, że jednak pandemia pewne rzeczy zamroziła na 4 miesiące, to znaczy jednak to, co miało być wdrożone, jest w tej chwili dopiero wdrażane. Oczywiście w okresie pandemii myśmy trochę podciągnęli rzeczy stare z 2016-2017 roku, bo była możliwość pracy bez jak gdyby dopływu przynajmniej przez 1,5 miesiąca nowych wniosków. Natomiast w tej chwili wdrażamy pewne elementy związane z decentralizacją, żeby była możliwość składania także tych wniosków poza Wrocławiem, tylko w innych ważnych miastach województwa dolnośląskiego. I także przechodzimy na większym stopniu na obróbkę elektroniczną, która już w momencie składania w dużym stopniu eliminuje popełniane błędy, bo głównym problemem, który pod względem formalnym, który wywraca cały proces, jest to, że jest wniesiony wniosek. Ten wniosek musi być rozpatrywany, ale ponieważ jest niepełny, następuje pewien głuchy telefon, który polega na tym, że się wysyła informacje o uzupełnienie dokumentów. Czasami ten adres, który jest podany, nie do końca już jest przynajmniej aktualny. W związku z tym czekamy. Później, jak przychodzą te dokumenty, to się okazuje, że minęło tyle czasu, że jakieś tam zaświadczenia przestają być aktualne i się po prostu jesteśmy w takim zaklętym kręgu niemożności wydania pozwoleń. W dużym stopniu dobrze napisany wniosek stwarza realną szansę rozpatrzenia tego nawet w 30 dni, bo te 30 dni jest no, czysto formalne, ponieważ musimy mieć opinię policji, Straży Granicznej i służb. Panie wojewodzie, kiedyś u pana już brałem ten wywiad, tak, na początku roku i pan wtedy właśnie oznajmił odnośnie tego, że są prace powiązane z decentralizacją, tak, żeby tylko te delegatury nie tylko przejmowali wnioski, a i zajmowały się tym, jakby tak. Tak, oczywiście chodzi także, żeby rozpatrywały. To jest dla mnie bardzo istotne. No jest mi przykro, że no, z powodu pandemii siłą rzeczy to było wstrzymane, bo także proszę zwrócić uwagę, że ja część pracowników także SOC-u musiałem oddelegować do pomocy chociażby sanepidowi, czy no, różnym zadaniom, które były w tym czasie nakładane na urząd wojewódzki, jak chociażby wpisywanie danych związanych z przekraczaniem granicy. To przede wszystkim tu w tym wypadku. Nie no, chcemy to, że tak powiem, bardzo mocno, szybko zacząć, żeby wszystkie podstawowe rzeczy związane z samą i taką reformą były przeprowadzone do 1 października. Wtedy mówiłem o końcu roku, teraz niestety muszę powiedzieć, że taki moment pewnego przełomu, że będziemy ewidentnie wychodzić już na prostą, to jest w okolicach 1 marca. Jasne. No i ostatnie takie pytanie, które jakby bardziej interesuje obywateli Ukrainy, którzy tutaj znajdują się w Polsce, we Wrocławiu właśnie, tak? Kiedy można spodziewać się otwarcia urzędu, żeby on pracował tak jak wcześniej, tak? No, cały czas jesteśmy w rygorze epidemiologicznym i to w jaki sposób nas jednak ogranicza. Śledzimy, no, są różne modele. Jest model, że już w sierpniu będzie trochę gorzej, ale są też takie przewidywania, że w sierpniu będziemy widzieć poprawę, jeżeli by rzeczywiście, bo to jest tak, że jeżeli miałbym porównywać z kwietniem czy majem, to mamy dużo mniej zachorowań. Natomiast mamy, bym powiedział, na niskim poziomie, ale stabilizacji. Oczywiście zdarzają się dni, kiedy jest trochę gorzej, że pojawia się jakieś ognisko poweselne, po stypie, w jakimś tam prywatnym domu opieki. Natomiast raczej ten poziom jest niski. Natomiast no, to się cały czas tli, więc na razie nie mam jakichś takich danych, które pozwalałyby sanepidowi powiedzieć, że mogę zupełnie odmrozić urząd.